Witam, dzień dobry. Jacek Balkan to jest motodziennik we wtorek. Zapraszam na program, a dzisiaj zaczynamy od firmy Opel. Firmy, która być może już niedługo trafi pod młotek. Dla przypomnienia, kilka lat temu, gdy nie tylko amerykańska, ale praktycznie cała światowa gospodarka zmagała się ze skutkami kryzysu finansowego, koncern General Motors, czyli właściciel marki Opel, próbował dogadać się z kanadyjskim producentem części, firmą Magna. Do transakcji ostatecznie nie doszło, ale kto wie, czy niedługo nie będziemy obserwowali podobnej historii. Przedsiębiorstwo założone w 1862 roku przez Adama Opla i produkujące od końca XIX wieku samochody jest dla GM kulą nogi. Pogłoski o szukaniu potencjalnego kupca pojawiły się kilka dni temu. I niemal natychmiast zostały stanowczo zdementowane. Zarówno przez przedstawicieli koncernu, jak i przez niemiecki rząd. Winston Churchill miałby pewność, że coś jest na rzeczy, ale my mamy wątpliwości. W końcu Opel należy do koncernu General Motors od 1929 roku, ale niewątpliwie poważna restrukturyzacja będzie miała miejsce. Zapowiedzi niemieckich gazet, że nowym właścicielem Opla mogłaby być firma z Chin, traktujemy jak zwykle, czyli jak wyssane z palca. A pozostając na moment w Niemczech, sporo ciekawych informacji napłynęło ostatnio z Mercedesa. Po takim sobie Nowym ML-u jest szansa na samochód dużo ciekawszy. Będzie to auto, które w zamierzeniach twórców będzie można bez wstydu postawić obok Porsche 911, bez wstydu ruszyć pełnym gazem spod świateł. Jednocześnie ma to być samochód dwa razy tańszy od modelu SLS-AMG, za który trzeba zapłacić około 200 tysięcy euro. Baby SLS, jak nazywa tajemniczy samochód prasa, już w podstawowej wersji będzie miał około 350 koni, w najmocniejszej około 500. Ze względu na skomplikowaną i drogą konstrukcję, drzwi zostaną prawdopodobnie tradycyjne, a nie otwierane do góry. A na koniec jeszcze jedna ciekawostka, tym razem z firmy Ford, która planuje w dość śmiały, delikatnie mówiąc sposób światową ekspansję. Ford chce wprowadzić w ciągu kilku najbliższych lat przynajmniej trzy nowe globalne modele. Autoklasy klasy średniej zapewne będzie to nowe Mondeo, auto dostawcze, co się transit i małego kompaktowego pick-upa. Dzięki temu w 2015 roku sprzedaż ma być o 50% wyższa i ma wynieść nie 5 milionów 300 tysięcy sztuk jak teraz, a przynajmniej 8 milionów samochodów. Jeśli wszystkie plany wszystkich producentów na świecie wypalą, to roczna produkcja za kilkanaście lat będzie wynosić nie 58 milionów samochodów rocznie, tak jak w 2010 roku, a z 90 milionów rocznie, i wtedy to już się to wszystko na pewno na drogach nie pomieści. A teraz, skoro mamy wtorek, zapraszam Państwa na spotkanie z naszym motodziennikowym rankingiem. Dzisiaj szukamy niebanalnego samochodu miejskiego lub kompaktowego dla niebanalnej dziewczyny czy kobiety. Szukamy auta, który nie jeździ po ulicach w ogromnych ilościach, auta, które z jazdy daje sporo frajdy, które nie kosztuje tyle co mieszkanie w Warszawie i przede wszystkim szukamy samochodu, o którym nikt nie powie, że to babskie auto. Dlatego z góry odpadają Citroen C3 Pluriel, Peugeot 206cc czy wynalazki typu Modus albo Lancia Delta. Odrzucamy też Mini, bo jeździ tego cała masa. A co w takim razie zostaje? Praktycznie same porządne, charakterne samochody w różnych cenach i na różną kieszeń. Zaczynamy od kompaktowej Alfy, czyli od modelu 147. Auto jest relatywnie tanie, bardzo ładne, zarówno z zewnątrz, jak i w kabinie i daje naprawdę sporo frajdy z jazdy. Najtańsze egzemplarze można kupić za 10 tysięcy złotych, ale polecamy auta po faceliftingu, najlepiej z trzech, czterech ostatnich lat produkcji. Alfa 147 z 2007 czy 2008 roku z naprawdę fajnym i oszczędnym dieslem można kupić za 25 do 30 kilku tysięcy złotych i będą to pieniądze bardzo dobrze wydane. Jeśli w autach włoskich nie gustujemy, ładnym samochodem jest też najnowsza Meganka w wersji ten samochód dostępny jest i z silnikami diesla, nawet z najmniejszym 110-konnym 1,5, i z mocnymi motorami benzynowymi, więc każdy znajdzie coś dla siebie. Fabrycznie nowy egzemplarz można kupić już za 60 tysięcy, a używane dwuletnie auto to wydatek przynajmniej 40 tysięcy, jeśli chcemy coś z polskiego salonu, albo 30-30 kilku, jeśli nie przeszkadza nam to, że auto we Francji wpadło do rowu. Kolejna propozycja na naszej liście fajnych kompaktów dla fajnych dziewczyn to Volkswagen Sirocco. Tu doceniamy genialne nastawy zawieszenia i świetny, precyzyjny układ kierowniczy oraz skrzynie DSG i dwulitrowy doładowany silnik TSI, który ma 200 albo 210 koni. Takie to jeździ przez duże J, ale nawet tańsza wersja, powiedzmy benzynowa 1.4 jest fajna. Niestety ceny są dość wysokie. Używane egzemplarze kosztują przynajmniej 60 kilka tysięcy złotych. Fabrycznie nowy samochód kosztuje od 80 do 130 tysięcy. Następna propozycja to Volvo C30. Tak naprawdę to Ford Focus poprzedniej generacji, co ma sporo zalet, zarówno podczas prac serwisowych, jak i podczas jazdy. Zawieszenie jest bardzo dobre, podobnie jak układ kierowniczy. Najlepsze wersje, z których nie będziemy chcieli wysiadać mają literki T lub D i piątkę. Oznacza to, że pod maską siedzi doładowany pięciocylindrowy silnik benzynowy lub diesla i 225 albo 170 kilka koni. Jeśli zależy nam wyłącznie na urodzie, to spokojnie możemy wybrać najsłabszego 115-konnego diesla 1.6. To bardzo dobry i oszczędny motor montowany też w Peugeotach, Citroenach i Fordach. Najtańsze egzemplarze kosztują jednak przynajmniej 30 kilka tysięcy złotych i albo wpadły w przeszłości do rowu, albo miały stłuczkę. A na miejscu pierwszym samochód, do którego nie mogliśmy się przez... Wiele lat przyzwyczaić, ale w końcu bardzo go polubiliśmy. Chodzi o BMW serii 1. Auto małe, zgrabne, ładne, może nieco za ciasne, ale za to o doskonałych właściwościach jezdnych. No i z napędem na tył. Pod maską może być mały silnik benzynowy 1,6 albo potężny rzędowy motor o 6 cylindrach. Są też, rzecz jasna, diesle. Wszystkie mają 2 litry pojemności, ale wersja 116D ma 116 KONi, a 123D ma ich ponad 200. Ceny aut z pierwszych lat produkcji zaczynają się w okolicach 30-30 kilku tysięcy złotych. Naprawdę ładny i bezwypadkowy. Egzemplarz kupimy za 50 tysięcy. Nie wiem, czy zwrócili Państwo na to uwagę, ale spośród dzisiejszych typów, chyba wszystkie samochody nadają się doskonale nie tylko dla dziewczyn, ale również dla facetów. Chyba że mają Państwo jakieś inne zdanie albo jakieś inne typy. W takim wypadku zapraszam na forum i kłaniam się nisko do zobaczenia w kolejnym odcinku Motodziennika już jutro.